Ale widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I kiedy, czemu włączyłem nagrywanie, widzowie? Ja sobie wstaję, piękny ranek jest i widzę górę zimową. Nie wiem, tak na 99 może mnie pamięć mi myli i mam jakieś zaniki pamięci, ale na 99,9% no czegoś takiego tutaj nie było. No chyba zauważyłbym, gdybym tam patrzył, górę zimową. To się stało w jedną noc. Nie wiem, o co tu chodzi, ale okej, okay, ja tu biorę bzyka i robimy prawdę, bo to jest mój Sherlock Holmes, czyli detektyw, widzowie. To jest detektyw palionki, ale też mam nadzieję, że będzie detektywem. O co chodzi z tą górą? Mam nadzieję, że będzie coś wiedział, widzowie. Zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał po więcej i lecimy po 600 tysięcy widzów aktualnie. Dobrze, idziemy po bzyka. Błagam, żeby bzyku coś wiedział. Albo napiszcie mi przede wszystkim w komentarzu, że czy to było, czy tego nie było. Bo nie wiem. I sobie poczytam komentarz. Bo ostatnio czytam mnóstwo komentarzy. Co prawda nie serduszki wszystkich, ale czytam, także widzowie, piszcie. O, co ty robisz? Ten Sherlock! Sherlock! Zaraz, ej, widzisz, bzyku. Nie? Widzisz mnie? No, nie widzę cię. Wyjdź z trzciny, bo cię nie widzę, wyjdź. Nie mogę, bo słuchaj, ja tutaj kampię, ja tutaj czaję się, jakby tutaj palionka przyszła i chciała mi coś zrobić w domu. A czekaj, ty czy cały czas patrzysz się na dom palionki? Wiesz co, nie tylko na dom palionki, obserwuję po prostu dobro tutaj palionowa całego. Aha. Nie? Co tutaj jest? Dobra, bzyku, czy mam jest zachowany porządek. Mhm. Ja mam do ciebie naprawdę bardzo ważne pytanie, bo jeżeli patrzyłeś się cały czas, co się stało z tą górą po prawej? Czekaj, co? Z jaką górą poprawić? Czekaj, ja muszę tam podejść. Chwila, ej, widzę! A ty nie masz render dystansu! Nie masz render... Czemu ty tego nie widziałeś? Nie, ja to widzę teraz, ale... Czekaj, czy tam jest... Ale nie widziałeś stamtąd. No, to śnieg! Ej, to... Co się stało z tym śniegiem? Ej, czemu tam jest śnieg? No nie wiem, no właśnie mówię ci, wstaję. Ja myślałem, że to było tak przez chwilę, ale to chyba... Ej, to jest podejrzane! Chodź! Czekaj, ale nie, czekaj, palion, muszę tutaj też spać. Zresztą palionka przypadkiem nie wyszła ze swojego domu, bo ona tam cały czas jest. Wydaje mi się, że... Nie wiem. Spokojnie, no weź! Bzyku, ona pewnie śpi, noc się robi, przestań. Możliwe, nie. Przestań, noc się robi. Ale to jest dobry pomysł, nie, palion, czekaj. Chodź, nie, spokojnie, nie. My to mamy sprawdzić, o ja nie mogę, dobra. No i no musimy, no kurde, nagle zimowa góra tu jest, to jest dziwne. Dobra, halo, halo, jest tutaj ktoś, dzień dobry. Wiesz co, najbardziej prawdopodobne jest to po prostu, że się zima zbliża. Hmm? Nie, zima się zbliża, ale przecież się chyba kończyć. Nie, no jest w sumie styczeń, no, nie wiem. Nie, no, nie. No tak, ale to jest Minecraft, to nie jest prawdziwy świat. A, no tak, prawda, tak prawda, ten, prawda. Tak nakieruje cię. To inaczej działa, ale zaraz, ej, faktycznie. No śnieg. W sumie bałwany, ej, to jest osioł, a tu jest osioł normalnie. Czekaj, czyli tu jest normalnie jeszcze. To jest normalnie. Ej, to jest czyli dziwne, tylko ta góra, co? Ej, ale to jest zastanawiające. Nie, ej, dobra, co? To jest mega podejrzane. Nie, palion, coś tu jest nie tak. Patrz. Zwykła zimowa góra jest, o co chodzi? Wiesz dlaczego coś, ale nie, coś mi tutaj nie pasuje, ej, tego wcześniej, to nie powinno tak wyglądać. No tak, popatrz. Nie, czekaj. No zima, tutaj? No kawałek ale zimy. Ale wcześniej nie było tutaj, no nie, wiem nie, właśnie, to... no wiem, że nie było, zauważyłem to. To coś jest nie tak, ej, palion, co ja jest się grane, obawiam. Ale dużo nawet tego, patrz, tutaj też jest ten śnieg. No poka. Patrz, tu jest też wszędzie. Śnieg. Ja pierdziele. Bardzo długo, ej czekaj, ale ja mam pomysł, skoro mam tutaj śnieg. Chyba, że po prostu napadało, że to jakieś anomalia pogodowa i nagle wiesz możliwe, spadło w jednym miejscu. Możliwe, że spadł normalnie zamiast deszczu, wiesz, bo jest wysoka, niska temperatura. To jest najbardziej, ej widzę. Ej co ty widzisz? Widzisz to? Ej czekaj, co? Nie, chwila, co jest? Ej tam biegnie Dave, ej to jest chyba jego sprawka. To jest Dave, to jest jakiś patrz, stary, patrzę się na ciebie. I taka mała mróweczka mi tam biega, ja mówię, kurde, ja to jest jakiś zombie, jest nie? Bezdomny. Ej, ale on biegł sprintem, dawaj do niego szybko. Nie, czekaj, to jest bezdomny, to jest bezdomny. To musiał mrozować palionowo, ej, szybko. Jak bezdomny, nie, dobra. Jak bezdomny, no to, przecież. No to jakiś bezdomny, no ja widziałem jakiś czar, jakiś ja mele kompletny. Krój twarzy to był Dave'a, w sensie żabka. Dave'a, ja tam widziałem jakiegoś bezdomnego człowieka. Szybko, co? Musimy to sprawdzić. Uważaj, szkielety, tu jest noc, nie szajesz, to tragedia. Dawaj do niego, dawaj. Ja on zniszczy na palionowo, szybko, idziemy. Ej, faktycznie, on ma podarte ciuchy ma. Ty, kim on jest? Szybko, do niego, szybko. Dave! Chłopaki! Co ty tu robisz? Uważaj! Chłopaki! Co ty tu robisz? Czekaj, uspokójmy się wszyscy, chodźcie do domku, szybko. Do domku, na dół. Szybko, idziemy. Dobra. Co jest grane? Co ty tu robisz? O, ja cię kręcę! Dotarłem! Co ty tu robisz? I co ci się stało? Przyszedłem. Czemu ty jesteś taki rozwalony? No jestem rozwalony, bo góry przyszedłem, po błocie łaziłem. Miałem ciężką noc. O, ja nie mogę, cały błocie. Od kiedy ty w garniaku chodzisz?
No, nie, to jest rozwalony garnitur. Ubrałem w momencie, kiedy znalazłem mapę do was. Mapę? A, chciałem się tutaj przygotować, i ja cię klecę. Dobra, dobra, po pierwsze powiem ci pierwszą rzecz. Jesteśmy na Palionowie. Jest z nami Bzyku i to jest Palionowo. Znowu jest Palionowo i ty przyszedłeś na Palionowo. Czy ty odkrywałeś? Odkrywałeś coś, szukałeś tego, czy o co chodzi? Tak. Dostałem taką mapę, wiesz, znalazłem taką mapę, która prowadziła tutaj. No i szedłem tą mapą, no i zajęło mi to kilka dni, ale dotarłem, zobaczyłem. Ale skąd ty skąd ty mapę dostałeś? Ja nic widzowie, nie wysłałem. Widzowie też mi podpowiedzieli i no udało się. No to skoro ty nie wysłałeś tej mapy, to ja nie wiem, Ja nie wiem, ale dobra. Dobra. Bzyku, to ty! Ej, nie byłem ja! Ale Marek, no mogłeś, kurde! Marek! Masz jedzenie, bo ty pewnie głodny. Dzięki. Dobra, będę z wami szczery. Podkradłem wam coś. Co podkradłeś? Tutaj, diamenty. Nie. Jedną belkę tego, jak to się nazywa? Drewno. No, zboża. A zboża, a. Nie, dobra. Aha, no dobra, spoko. Idziemy rozprawę sądową. Sprawa? Nie, ale patrz, chodź Dave, chodź. Polakowi. Nie, Dave. Ja muszę ci pokazać, bo jesteśmy na Palionowie, to już dobrze wiesz, że jesteśmy na Palionowie i tak dalej, ale mam pytanie do ciebie. Zaraz cię oprowadzę, mam pytanie do ciebie. Kuźwa, co to? Aż szkielet, poczekaj. Noc jest cały czas, idźmy spać wszyscy, hej, chodźcie. To są łóżka, tu wszędzie są łóżka w tych. Możemy jak ktoś przenocować. No dawaj. A, ogólnie, ale Palionka jest na serwerze, jak ty chcesz iść spać? Aha, no nie pójdziemy spać, a masz rację. A właśnie, Palionka, ty wiesz co to jest? Jaka Palionka? Waga! Chodźcie do środka, tu jest dużo miejsca. Dobra, chodź do środka. Ale cię wydarłem. Dobra. Wiesz co to Palionka? Wiesz co to jest Palionka? Co to jest? To jest twoja siostra? Nie, to jest... Nie, to jest druk. Przyszła, nie doszła. Co? Nie. No właśnie... Nie widziałeś tego? Patrz. Czekaj, właśnie. Patrz tam. Myślisz? No tak. Zaraz. Patrz. Widzisz? Co? To ona tak wygląda. Ale jaki ma skin w ogóle podobny do ciebie? Nie robmy złego pierwszego wrażenia. Palionka to jest przecież dobra osoba. Chodź, zobacz. Nie, po pierwsze, tak podejdźmy tutaj na chwilę. Zobaczmy, czy tutaj Palionka jest tutaj godną dziewczyną. Jest tam Palionka. Ej, dobra, ona chyba śpi. Ej, weźcie tego. Nie, wchodźmy. Jeszcze ją Dave poznasz, kurde. Zabijam go. Ja się muszę z tym oswoić, kurde, przecież to nie jest taka łatwa informacja dla mnie. No dobra, ale to jest nieważne, to wszystko jutro. Zaraz ci oprowadzę, ale pierwsze mam pytanie, czy ty wiesz coś o tej górze, bo powiem ci tak, byliśmy na Palionowie i na samym początku ta góra była zwykła, a nagle jest zimowa. Dave, i czy ty wiesz cokolwiek o tej górze? No nie, na samym początku, patrz, no tak, na samym początku ona była zwykła, jak tu każda góra. I nawet chodźmy tam na chwilę. Dobra. I tam jest zwyczajna zima i tutaj ja nie wiem, co się stało, nie byłeś tam, tak? To nie jest twoja sprawka. No nie, ja przyszedłem w ogóle od tamtej strony, nie widziałem. No ja ci zobaczę, jak to zobaczysz, to powiesz, że przecież zbugowany Minecraft jest, a no nas tutaj nie było w ogóle, chodź. Ale to nie jest po prostu zima, tu się kurde, nie zaczyna nie zima gdzieś. Kurde, nie wytrzymam, kolejny. Chłopaki, musicie czasem spać, bo nie będzie... Nie, już dzień się robi, spokojnie, dzień się robi. Kurde, ciężko tu się wskakuje. Gdzie on jest? A już się pali się. Ciężka droga. Pal się. Dobra, idziemy z drugą stroną i to jest tyle, nie ma więcej śniegu tutaj. To nie jest w ogóle... To nie jest zimowy biom, nic. To jest niemożliwe. Coś jest nie tak, no właśnie nie, to nie jest tak naturalnie. Minecraft nie działa, chłopaki. W Minecraft naturalnie coś tak jest nie tak z tym. Chłopaki, coś tu nie gra. Patrz. Nie, coś nie działa. No zobacz, no jest tu śnieg, tu jest śnieg, a no gdzie indziej go nie ma. No, nie gra mi tu coś, chłopaki. Jestem zmartwiony. No, jest coś nie w porządku. Nie, no coś jest po prostu ten, no nie wiem, Minecraft płata różne fikle. Nie ma co się tym chyba przejmować. To jest interesujące, bo przecież wcześniej czegoś takiego nie było i w Minecrafcie nie ma tak, że po prostu część terenu jest nagle... Mam pomysł. Niech Marek tutaj siedzi cały dzień, niech nie obserwuje. O, Marek, tak. O ty, dobra, no, taki Bzyku, obserwujesz? A wiesz co robi Bzyku? A Bzyku to ja nie wiem, to jest jakiś ten, no stop, patrzy się na Palionkę. Ale to dobrze z jednej strony. No właśnie, wiesz dlaczego? Nie obserwuję, bo to jest nowa, no wiesz, no nie wiadomo. No i nie wiadomo co się dzieje. No widzisz, bez przesady. Bez przesady. Dobra, Paweł, ile dni ją znasz? No.
Ile? Tydzień? No, ponad tydzień. Ponad tydzień. Dave, ja znam tydzień. No. Ja tydzień znam Padionkę i ją kocham od całego serduszka. Okay. Przestań! 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 Jaki piersionek? O, już wybieram. Ale wy jesteście, naprawdę. Padion! Marek, spadasz z tej góry! Opowiem ci historię. Opowiem ci historię. Miałem kiedyś kobietę. Nie znałem tej kobiety za długo. No już jej nie mam. A wiedziałem, że tak to się skończy. Rozumiem. Rozumiem. Panowie, no nie kłóćcie się. Zabrałeś mój kręgosłup, panowie, rozumiesz? Proszę przestać się kłócić. Proszę przestać się kłócić. Ej, tu jest Krzyż. Jesus Christ, dobra. O nie. Dobra. Nie, co ty mówisz? O, ty, ja ci dam, zaraz zostaniesz tutaj ode mnie. Dobra, panowie, wróćmy, olejmy tą górę, jest zimowa. Nic takiej nie robię, jest po prostu zima tam. Nawet to jest zima, daje. Wracamy jest do wioski, bo ja krótko jeszcze byłem w wiosce. No, trzeba jeszcze tak, krótko byłem w wiosce. Prowadzę cię, chodź Dave, prowadzę cię, bo... Chodźmy. Chodźmy. A czemu nie? Ej, kogo ty przyprowadziłeś, Dave? Gdzie ty jesteś? Zaraz, ale co jest? To kogo? No, kto przyprowadził dwóch ludzi? Nie, ja nie! Nikogo! Ej, nikogo nie robiłem! Co? Jak co? Przyszedłeś 5 minut temu i nagle dwie osoby przyszły? Nie przyprowadziłem nikogo, sam przyszedłem, Milki przecież widziałeś Shipson. Zresztą. Milki Shipson, tam jakieś intruzy są. Ja nie znam żadnego Milki Shipsona. Ja nie w ogóle. Ja też nie, ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, pierwszy raz na usłyszę te inniki. Ja na starym Palionowie, ale wy jesteście odklejeni. Dobra, nie no. Żartujecie. Nie róbcie sobie żartów takich. Chodźcie do niej. Czekaj, czy to jest prawda? Nie, to jest niemożliwe, ja to nie wiem. O Boże, jak tu śmierdzi, jak to śmierdzi. Nie, ej, co śmierdzi? Co wy tu robicie? Aż mi oczy łza... O kurde! Ej, cześć! O, ja nie mogę. Cześć! Co wy to jest? Co wy tu robicie? Uspokójmy o Boże, to już wiem, dlaczego tak śmierdzi. Uspokójmy się. Cicho, cicho. Siemanko! Palion! Ja się nie widziałam. Miło cię widzieć, Palionie. Miło cię widzieć, Bzyku. Ej, no gościu. Serdecznie się witam. Boże, ale odczepcie się od mojego stroju i stylu bycia, dobra? Stroju? Stylu bycia? A, rozumiem. Ciężką podróż miałem. Rozumiem. Jaki masz zawód? Mój zawód i menel. Powiem wam tak. Pierwsze pytanie. Czy prowadził was tu Dave? Bo Dave przyszedł tu 5 minut temu. Nie. No co ty? Jak ja bym zanim przyszedł, to już bym nie żył. I co? No właśnie. A czemu byś nie żył? Okej, czyli to jest... Od tego smrodu bym... O Jezu, to jest wszystko zbieg okoliczności. Drugie pytanie. A nie, bardziej odpowiedź na to wszystko, co myślicie, co to jest. Cześć, witam was na Palionowie. Trzecie pytanie. Jak tu przyszliście? Wiesz co, to długa podróż. Ja nawet nie chcę o niej wspominać, była mocno ciężka. Jedyne co wam powiem, to panowie, może być niekolorowo. Niekolorowo, bo coś za nami szło. Ja chciałem jakieś kroki, więc tu ktoś jeszcze jest, tylko ja za bardzo nie wiem co. A byliśmy na biomie zimowym. Co? Czekaj, jeszcze raz to powiedz, biom zimowy, tak? Z biom ziemu zimowy, no jakoś stamtąd przyszliśmy. A powiedzie ci coś? Tutaj, patrz, popatrz na tą górę, ona jest zimowa. Ona w ogóle nie była zimowa, tam nie ma biomu zimowego. Ona się zmieniła w zimę. No to chyba jest takie... Wszystko się łączy w jedną całość. Okej, dobra, jesteście na Palionowie, fajnie, witam was serdecznie, jak już jesteście, to możecie tu zamieszkać. Ale mam już dla was dom! No i super, to się nazywa, prawda? No, to się nazywają standardy. Pięknie! A ja rzeczywiście z Markiem pokrzywdzony tamami. Co jest, nie chcecie, tak? Wy dostajecie dom, pokaż, jaki dom? Nie, tylko pokaż swój dom najpierw, no. Czemu ja mam pokazywać? Dobra, ja pokażę, patrzcie jaki mi dom sprezentował Paweł. To jest za dziupla w ogóle. Ta-da! Jakie śliczne, o tam, dom moich marzeń. Super fajny. To przynajmniej coś dostałeś, ja póki co nic nie dostałem. Zyku śpi w ziemi, widzicie to? Ziemiankę sobie zrobiłem. Wiesz co, on dostał ziemiankę, a tu już trochę ziemi zostało. Jak widzę, więc. Kto to jest Palionka? W Zyku mieszka... O! Właśnie, zobaczcie tam. Wygląda jak ja, nie? Tylko różowa. No. To jest no, taka dziewczyna na serwerze. Twoja siostra? Ona... Nie, taka przyszła, mama? Nie doszła. Przyszła, nie doszła. Oh my goodness! Błagam. No przestańcie tak mówić, przestańcie. A czy ja mógłbym zobaczyć ten dom, bo jakoś tak... Tak, zanim wam przedstawię, czy nie przedstawię, jutro wam przedstawię Palionkę, ale zanim wam pokażę wam domek. To jest ten domek właśnie, nowoczesny domek, piękny, tylko musi zielony... A, w ogóle, ten domek to miał być prezent dla Palionki, ale powiedziała, że go nie chce. Tak. Aha, czyli my jesteśmy w drugiej kategorii nabywcami, nie, to nie dokładnie. Mógłbym być w drugiej kategorii, jednak sobie upatrzyłem tą fontannę. Ja też, wiesz co, Shipson Host, dobra, go nie chcą, to ja razem, dawaj, czekaj. O, dobra, my tutaj zamieszkamy. Ty panią wywalaj z panią. Co to ma być? Ty idź do domu swojego. Nie, oprowadzę was po domku. No to chcesz dom, czy chcesz mieszkać w domu? Dobra. Wolę dom, nie chcę skończyć jak on. Zmienisz sobie tutaj to, prawda, na żółte, nie? Na twój kolorek, fajnie. Nie, na szary zmieniamy, A tutaj tylko sypialnię musicie powiększyć, bo no jest mam klaustrofobię. Spoko, będę spał w nogach. Nie, czekajcie, nie wychodzimy w nogach.
Na dywanie możesz tu spać. Ej, no nie! Patrzcie, patrzcie, jak fajnie, fajniutko, ciaśniutko jest. Super. Pięć osób. Jak się zmieścimy się jakoś. No, mam nadzieję. Myślę, że tak, jest wystarczająco. Możesz, o, to? Emilia, możesz tosta dać do pewnicy jak coś. Ej, ma pewnicy. Palion, co to jest? Palion, co to jest na dole? Magazyn. 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 Jeszcze raz słyszałem to. Jeżeli... No to jest mój film. Tak, jeżeli Miki będziesz miała dość tosta, to mówisz, idziesz do Magazynu i zamykasz go. A, rozumiem. Idzie do Magazynu z Dave'em. To jest crazy, that is crazy. Magazyn. Crazy szkłak. Okej, to tam... Tam jest domek Palionki. Tam mieszka Palionka, ale jutro tam za wam wszystko pokażę, przedstawię wam Palionkę i tak dalej. Ale o, no ona tam chodzi! Znaczy ja rozumiem, jest tam. Ja rozumiem Palion. Co? Nie, nie, proszę was, o, chodzi nie, tam. Widzę ją, no. widzę ją mm-hmm. faktycznie. No, no nie, ona się wstydzi. Ja, dobra, ja też, chodźcie, ja ją widzę, ej dobra, o nie, patrzy się na nas. Chodźcie. Co? A, ogólnie, dobra, ona nas szpieguje, ona nas szpieguje. To jest wioska, która tak jakby, no jest sztuczna, bo jeszcze osadników nie ma. Rozumiem. Mamy portal, a kto za portalem się kryje, od razu twierdza, jeżeli ktoś chce jakiś blok stwierdzy, coś tam, Blaze, pałki Blaze'a. Ale a, co ty wejść? Robisz, człowieku, okay. Nie tak od razu, no. No dobra, chodźcie, zobaczymy, możecie sobie sprawdzić, ja co tak to wygląda. O ty, nie, no, nie, ty a faktycznie, ja nie, nie jest twierdza. Nie oszukał, nie. A wiesz co jest najlepsze? Jest podwójna twierdza, bo jest zbugowana i jest twierdza na twierdzy. Patrzcie, serduszko, ktoś tutaj serduszko narysował. Tak, ta palionka dała mi w dirt. O nie, to była palionka faktycznie, no, przypomniało mi się. Dobra, wracajmy, tu sobie będziecie zwiedzać sami już na filmach u siebie, prawda, fajnie będziecie mieli. Dobra, no ale wszyscy się grubi, my się wszyscy nie zmieścimy. O ty, o ja mam tam, dobra. Dobra, ja nie wiem. Ja fajnie, że ja ostatni przeszedłem, nie? Najpierw mnie zepchnął, gdzie ty, i ja ostatni przeszedłem. O kurde, ale lagi. Wszyscy ale na... Ale wszyscy naraz. Ale ja jestem obok was, nie wiecie o tym, nie? Co, dobra. Jesteś? Ja jestem tu. Mam dla was kolejny prezencik. Niech każdy oprócz Bzyka oczywiście weźmie sobie stak ziemniaków. Czemu oprócz mnie? Co to jest? Bo ja nie lubię palionki? To dlatego? Bo mam gorsze traktowanie? Dostałeś przepalone ziemniaki już. No w sumie masz rację, mam przepalone. Tu mamy, prawda, zwierzęta, możecie rozmnażać, korzystać z nich, z farmy też możecie tam sobie czasem korzystać. O ty, Milka, to będzie trzy A na innym serwisie. Okej, chodźcie. O, jeżeli chcecie być, nie macie enchantu, zapraszam oczywiście do siebie, u mnie już jest enchantik. Ja nawet nie mam narzędzi. No, ale sobie ogarniecie, ej, ale nie? Ty, wiesz co, bo ty masz dwa łóżka, a tam mamy jedno. Czy chciałbyś mi oddać? Tak, jedno możesz zabrać, te białe takie. Ale fajne. Super, no. Biorę tu macie enchant, dobra. Nie, nie ma opcji, ja je biorę. Bo mi pszczoła ukradła mnie. Ja je biorę. Nie, no, nie, Bzyku, dobra, Bzyku, weź, wiesz co, jednemu miły. Chcesz jeszcze pod ręki wdzierać łóżko. Ja wlepiam sobie jeszcze kapelę. Ale masz tam łóżko. Ale to jest mało, ty widzisz, że ja w Dirty mieszkałem. Ja potrzebuję większego łóżka, ty będziesz sobie spał jak burżu i zmienię każdego, a ja sam ze smutkiem będę. Chodźcie, ale do czopalni, uwaga, trzeba inteligentną techniką schodzić. O ty. Inteligentny. Kurde, ale to jest ryzyko. Co tam? Który? Który? Milkacz! No Milkacz! No, Milkacz mnie zarzuciła. Ej, dostałem... Ej, ale o to ci chodzi? Dostałem od Dave'a wiadra, miał się umyć. Ja nie popłynęłam. No, właśnie wiadrem. No, a musisz mi oddać, bo nie zdążyłem, no. Dobra, tu jest czopalnia, ogólnie tu możecie sobie kopać diamenty. Co jest? Czopalnia? Czopalnia. Tu jest czopalnia, ale musicie kopać tutaj inteligentnie diamenty, właśnie, ponieważ zawsze jak robicie tunele, wszystkie tunele, nie robicie pod swoimi domkami tunele, tuneli, i tu jest czopalnia, tak, tu jest czopalnia, dobrze, dobrze. Mogę moje wiadro? Kopiecie się, tak, umyj się, Dave, potem masz. Ale nie, najważniejsze z tego wszystkiego, tu chodzi o to po prostu, żeby te tunele, żeby było tylko raz, dwa, trzy, tak, cztery, równo, pięć, sześć, siedem tuneli, żeby się potem, wiecie, nie niszczyły jakby, żeby się... Wszystkie tunele, a jeżeli brakuje tuneli, są już rozkopane, powiększamy całe to. I będzie więcej tuneli wtedy, wiecie o co chodzi, nie? Taka inna technika. Dobra, no, to fajne. Co, kończymy, nie? Na dziś. Tak, nowo razem. Pięknie. Tylko ja jeszcze jedną prośbę, malutką. Ja chciałbym usłyszeć żart od tego sympatycznego, śmiesznego kolesia. Ode mnie? Kurde, jaki żarcik. No dobra, dobra, ale powoli, ale powiedz powoli. Nie, spadaj, najwyżej nie zrozumiesz. No. Przychodzi blondynka do restauracji i zamawia pizzę. Przychodzi kelner, no i się pyta, jaka pizza. Ona tam wybiera, no i kelner się pyta, pokroić pizzę na 4 czy na 8 kawałków? A, na 4, bo 8 to ja nie zjem. Aha, dobra. Jezus, tylko ogarnąć, ja nie mogę. Dobra, że ta pizza miałaby taką samą, tyle samo pizzy, więc wy się najadła to samo, tylko inne kawałki. Ja cię kręcę, dobra, strzeliłem bazookę, ja cię kręcę, ale się czuję mądry, nie? Dobra, taka bazooka palionowa jest razem, witam no, wszystkich. No, na całe szczęście, teraz już Brzyku będzie mógł namęczantować rzeczy, bo w tym momencie dostał level za level up. Level up, set level już ma, naprawdę.
Ekipo, więc tak, powiem, osiedlajcie się, budujcie piękne domki, niech to miasto się rozwija w górę, coraz piękniej niech będzie. Zbierajcie diamenty, plony, przyprowadzajcie osadników. Ja mogę coś powiedzieć jeszcze? I powiększajcie miasto. Bierzcie i jedźcie, o to dobrze żartowałem. Dokładnie, trzymajcie się i do zobaczenia.